Radio Kraków. Pytają nas, dlaczego właściwie sięgamy po wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego i myślę, że odpowiedź jest najprostsza z możliwych. Naprawdę ma sens sięganie do najważniejszych, najlepszych tekstów, najbardziej nośnych. Chociaż jeśli chodzi o wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego, to nawet wśród uczonych profesorów są zdania podzielone, czy to naprawdę arcydzieło, czy może trochę takie arcydzieło, które ma nieco słabsze momenty. Nawet jeśli tak jest, to z całą pewnością Wyzwolenie to jest jeden z najważniejszych tekstów o Polsce i Polakach. Lokuta, lokuta. Gram jakoś moją rolę, choć nie wiem jak to skończyć. Ale plum, plum, plum jest po śmiechu, czyli plum, plum. Powiem. Czy to ty? Kto z nas? Ja szanuję bardzo styl i zawsze mnie fascynowało i zawsze mi się podobało przystosowywanie swojego właśnie grania czy swoich reakcji, swojego typu aktorstwa do danego utworu, do epoki, do sposobu, jakim został dramat pokazany w literaturze, czyli do literatury. Dla mnie Wyzwolenie jest opowieścią o tym, co odchodzi. I to, co odchodzi, nie ma zgody na to, co dzieje się teraz w historii, w teatrze, w sztuce. To, co dzieje się teraz, nie ma zrozumienia, bo nie ma wiedzy na temat tego, co było. Słowo, które najlepiej może nam zobrazować to, co się będzie działo w muzyce, ale to też dotyczy całości tego przedstawienia. No to jest słowo, które jest może słowem trochę niewdzięcznym, ale to jest słowo Polska. Radio Kraków.